wysiadła. Z restrykcjami to jest całkiem śmiesznie, w sumie jak wszędzie. W teorii wszystko się zgadza. Wysiedliśmy sobie zaraz obok ścieków. Takiej ostatniej wieczerzy jeszcze nie widziałem. Wymeldowaliśmy się już z hotelu, podpytaliśmy jeszcze tam obsługi, skąd odpływa lancia do pana Hatchel, bo tam skąd odpływa do Santiago, to tylko do Santiago płynie, a do pana Hatchel odpływa tutaj jest bardziej z okolicy. To jest główną ulicą restauracyjną, więc to inne miejsce, więc dobrze, że tam nie poszliśmy, bo byśmy się tylko nachodzili, nabłądzili. No idziemy na lancie i tyle. Jest strasznie gorąco, że się ubrałam dzisiaj. Właśnie odpłynęła jedna pełna łódka, ale chyba nie płynie w stronę pana Hatchel, więc mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać całego kursu. A lancia publico? A mucho tiempo? Ile czekamy? No między 20 minut a godzinę. Bo lancia ma przystanki tutaj wszędzie po kolei, więc w sumie to nie wiadomo kiedy będzie, ale będzie. Jak się mieszka u podnóża wulkanu, to ciężko zauważyć, jak wielki jest. Tutaj jesteśmy teraz w San Pedro i widać wulkan Atitlan. No to jest bardzo stary wulkan, więc w sumie górka teraz. Cerro de Oro, przy której mieszkaliśmy, no i to jest takie malutkie przy wulkanie. Dzisiaj łódka całkiem szybko się zapełniła i już odpływamy z 10-15 minut, odkąd weszliśmy do portu. Z restrykcjami to jest całkiem śmiesznie, w sumie jak wszędzie. W teorii wszystko się zgadza, na ławeczce powinny siedzieć dwie osoby, jedna po jednej stronie, druga po drugiej. Na środku na ławce jest zakaz siedzenia, znaczek. No, jak jest ruch, no to wszyscy płyną. Płynęliśmy właśnie do kolejnego miasta, bo te lancie tutaj jeżdżą od miasta do miasta, rozwożąc wszystkich, no bo innego transportu tutaj nie ma. Więc póki co zaliczyliśmy, płynęliśmy właśnie z San Pedro, zaliczyliśmy San Juan, teraz jesteśmy w San Marcos. Zobaczymy, ile jeszcze postojów będziemy mieli. Trochę zastanawiam się, czemu tutaj wszędzie nie ma transportu lądowego, ale jak się spojrzy na to, jakie delty tu potrafią być i jakie strumizny, no to jak się to widzi, to już się człowiek nie dziwi, że to wszystko łódką się odbywa. Dobra, dzisiaj strasznie trzęsie i najlepiej jest siedzieć z tyłu, żeby te uderzenia lepiej się rozchodzą i tak kości nie mną. Ale trzęsie i fale są tu dzisiaj. I jeszcze idziemy z jakimś młodym kapitanem, który szybko płynie.
światło. Chyba jeszcze zapłacić tak. Musimy, co? To dojechaliśmy? Dopłynęliśmy? Strasznie rzucało nawet tutaj tym pomostem, na który się schodzi. A wysiedliśmy sobie zaraz obok ścieków. Czekajcie, pokażę wam z bliska. I elegancko. Ścieka wszystko do jeziorka. Na zielono-żółto. Na łódce tego nie czułem, ale jak na pomost wyszliśmy, to tam strasznie łódki o niego uderzały i bujało. Też niedobrze mi się zrobiło i teraz jakoś tak słabo chodzić. O, jest dezorientowany trochę jestem. Jesteśmy już na głównej ulicy, gdzieś tutaj jest nasz hotel zaraz. W ogóle fajnie, bo no, na głównej będziemy mieszkać, więc tu jest dużo tych straganów wszystkich. Restauracje powinno być wszystko blisko. Hałasowanie po nocach. Koniec narzekania. No, taki ostatni wieczorze jeszcze nie widziałem. Gdzie to jest? No to od razu szybki remontur. A my jesteśmy zaraz naprzeciwko mini kapliczki. Łazienka ładna. Czysta. Nie, mam nadzieję, że jest ciepła. Idziemy zjeść coś dobrego, bo już mi komary tak zgryzły kostki, że nie daję rady. Zostaje była zupa. Jakaś warzywna. Grysia próbuje. To nie jest zupa, to jest kwadek czosnkowy. Ciekawe, co jest, bo to problemy fajne. Zupka bardzo wodnista, bez jakiegoś wyraźnego pijańskiego smaku. Trochę ogórka chyba czuć. To nie jest ogórek? Nie jest ogórek. I wyjaśniła się, z czego była zupka. To z czego, jak się to nazywa? Nie wiem, ale wyglądało tak. Jest kiszone. A zatem moje fryteczki są takie na tłusto. Nie, zamiast fryteczek mam bananki. Ciekawka bardzo fajna, taka ewidentnie przecież z grilla. Bananków jeszcze nie jadłem, fasola spoko. I guacamole też jest ok. Tak, wydaje mi się, że trochę mało, ale różnorodnie, więc fajnie do dużo smaków do jedzenia. Zjedliśmy obiad. Bardzo smaczny był. Jest taki domowy. Bez ciało. Ale strasznie długo się tam naczekaliśmy. Jeszcze pogoda chyba jest taka, że było słonecznie, a teraz na deszcz się zbiera i tak nas na spanie wzięło. Ola! Ej, papuga, jak się zdrabnia Aleksandra? Bardzo dobrze. Hola! Hola!